pies piątaczek. 5 ziko. Kolnica morska, wczesny poranek. Ruszam na poszukiwania. Tym razem chodzę sobie wejściem na plażę numer 31. Wstaję z uśmiechem. Natomiast tak sobie pomyślałem, że jakbym miał wstać do pracy i to jeszcze w weekend, to kara byłaby niesamowita. Natomiast jeżeli chodzi o realizację moich czy waszych pasji, to wiecie, jak to wygląda. Do tego nie trzeba namawiać, po prostu się wstaje i wykonuje się czynności związane ze swoją pasją. Akurat w moim przypadku to z poszukiwaniami. Pomału dochodzę do plaży. Będziemy dzisiaj szukać też na porcie głównym, ale też wzdłuż nabrzeża. Zobaczymy, w którą stronę mnie poniesie. Chcę poświęcić dzisiaj troszkę czasu. Wczoraj morze było bardzo wzburzone. Dzisiaj jest spokojne, także też będzie można nagrywać i będzie wszystko słychać. Zejście numer 31 wita nas. Tutaj ważna informacja dla osób, które szukają na nadmorskich plażach lub planują wybrać się na takie poszukiwania, że same chodzenie na plaży jest dozwolone. Natomiast jeżeli chodzimy po wydmach, niszczymy wydmy czy roślinność na tych wydmach, jest to już prawnie zakazane. Możemy dostać za to grzywnę, no i lub ponieść jakieś inne konsekwencje. Taka sytuacja, obok siebie dwie monety, 5-złotówka i kawałeczek dalej 10 groszy. Także praktycznie z jednego miejsca 5 złotych 10 groszy w dwóch krążkach. A dzisiaj do poszukiwań używam Nocta Macro Multi Amfibio i chodzę na częstotliwości 20 kHz i zsewkę snajperkę. A te monetki były praktycznie na linii nadbrzeżnej. I dosłownie metr dalej, półtora od tego miejsca, gdzie te 5 zł 10 groszy znalazłem, jeszcze ujawniła nam się 20-groszówka. Była głębiej, to pewnie związane jest z tym, że dłużej tutaj zalegała, czyli z jednego miejsca 5,30, tak można zaliczyć to. 50 groszy, ale przeciągnąłem nogą, było zupełnie pod wierzchnią warstwą piasku, że świeża czyjaś zguba. Podszedł do mnie nieznajomy pan, informując, że przede mną na tej plaży było jeszcze dwóch detektorystów i że pewnie nic nie znajdę. Natomiast dla mnie taka informacja oznacza tyle, że trzeba się bardziej przyłożyć do pracy. I pokażę wam taki klasyczny przykład, że nie ma miejsc wyzbieranych monet, jeszcze zwłaszcza jeżeli chodzi o plaże nadmorskie, bo tutaj jest tysiące hektarów piasku. Nie dość, że te monety w tym piasku się cały czas przewracają, no to dwa, nie jest nikt w stanie raz przy raz przejść i zebrać wszystko, co tutaj jest możliwe. Zobaczcie. Tu jest dołek po innym poszukiwaczu. Coś kopał, był sygnał, trudno powiedzieć co. Moneta, kapsel lub zrywka. Natomiast zobaczcie, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie było też przeszukiwane, jest taka multka, no i gdzie znalazłem monetę. Ta osoba nie obeszła wokoło, nie sprawdziła dokładnie terenu, a ja na boku tej skarbki znalazłem złotówkę. Czyli nie ma miejsc przeszukanych, zwłaszcza jak wspomniałem wcześniej, na plażach nadmorskich. To pokazuje, że trzeba
jakby robić swoją robotę systematycznie, raz przy raz, na spokojnie, nie stresować się, a monety na pewno będą wychodziły. Bo nie dość, że te, które zalegają po turystach, którzy zgubili je teraz, to jeszcze są też głębiej w piasku, już pociemniałe z poprzednich sezonów. Właśnie minęła mnie para detektorystów, mężczyzna z Deusem, a kobieta z sitem. A u mnie kapselek, a z boku myślałem na początku, że to pomidorki, a to jakiś chyba owoc dzikiej róży czy coś takiego, no ale przykuło moją uwagę. A na plaży spotkałem kolegę z Ostródy, znanego z odkrycia skarbu monet wczesnośredniowiecznych w okolicach Ostródy. Monet jakich? To były denary różnego rodzaju, dirhemy arabskie, no, przeważnie denary były, nie? Różne. Wczesnośredniowieczne? Wczesnośredniowieczne, sryberka. A dzisiaj co znalazłeś? Pochwal się. Oczywiście, jak to na plaży, trzeci samochód do kolekcji do garażu. Więc będzie można sobie jeździć czymś, co gdzieś stało. Ładne. No te rysoraki są jakby elementem kolekcjonerstwa, także tak. Tego się znajduje, nie? Plus wyciągiem już. Kieszeń pełna, to wiesz, to ciężko wyciągnąć, nie? Browar. Do wymiany. Akurat ci się przyda. Za chwilę sklepy otwierają, ale także będzie można wymienić. Posilić się. No sporo uzbierałeś. Od której chodzisz? Od piątej. Od piątej? Tak. A mamy teraz gdzieś u 8:30, nie? No także sporo. Dużo chłopaków chodziło z wykrywaczami? Jeden chodził i teraz jeszcze jakiś chłopaczek z kanarkiem, nie? Czyli dwóch, ale ogólnie jeden. A, ogólnie sporo. Około 40 zł jest. To ładnie. Piąta, szósta, siódma, ósma, 3 godziny. 3 godziny. Średnio 10-15 zł na godzinę i tak wychodzi. No, tamty chłopaczek mówi, pytałem się, to mówi, powiedział, że ma na 2 czteropaki. Na 2 czteropaki? Dokładnie tak powiedział. Dokładnie. No to też, no, średnio 10-15 zł. No i tak to wygląda. Ostatni dzień dzisiaj nad morzem. Trzeba się zbliżać, jechać. Kilka dni. No ja jeszcze zostanę parę dni, tylko że się przemieszczę. Jeszcze tam będzie impreza, więc jutro można sobie tam... Także my zaraz sobie idziemy na wodę mineralną, posiedzimy, porozmawiamy, a później dalej będziemy kopać. Pozostajesz jeszcze na plaży? Zostaję. No to co, do zobaczenia do następnego dołu. Tu jest sygnał, zobaczymy co to jest, co się odkryje. Zrywka. A tym razem dwójaczek. I to tutaj, naprzeciwko zejścia na plażę. Jest i obca waluta, 2 centy. Z tej strony już trochę skorodowane. Widać, poleżała w ziemi. No ale cieszy i 2 centy. Nie tylko polskie nominały, ale coś jest i obcego. Czy coś się znajduje? Pieniądze jakieś? Tak, cały czas zobaczy pan. Teraz akurat 50 groszy znalazłem. No, no. A tak to cały czas, nie? To los. Ja tego roku pojechałem. Nie, rano poszedłem po plaży, po 2, po 5 złotych znalazłem. No jest, tego jest. No to jest tego, nie? Tak, leżały. No na oko też można. Czasami bilon, znaczy bilon, czasami banknot nawet, no, nie? A tutaj 50 groszy przy lustrze morza. Nówka z tego roku. A kolejna moneta to Pazigo przy lustrze wody. Trochę już się dzisiaj tego uzbierało. Nic, tylko się cieszyć. Zmuszony jestem zejść na chwilę z plaży. Muszę zjeść śniadanie, wypić kawę. Natomiast też bezmyślnie pociągnąłem za przewód od słuchawek. No i zaczyna mi się wyrywać z gniazda. Muszę to w jakiś sposób zabezpieczyć. Zobaczcie, jak to wygląda.
tutaj w tym miejscu osłona wyszła mi i widać przewody. Nie chcę, aby podczas tego wyjazdu coś się wydarzyło, dlatego muszę chociaż to w najprostszy sposób zabezpieczyć, żeby działało poprawnie. No bo chodzenie bez słuchawek nad morzem przy dużym wietrze jest troszkę uciążliwe. Posiłek skonsumowany, słuchawki naprawione. Natomiast troszkę pogoda nam tu zaczęła szwankować i pokazuje, że mają być opady deszczu. Zaczęło kropić i większość osób zaczęło zbierać się i uciekać z plaży. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe i przelotne. Działamy. No i muszę wam się pochwalić. Wyszedł złoty element. Jest to zatyczka od kolczyka. No nieźle, nieźle. Malutkie to, ale wykrywacz dał sobie z tym radę. Także jest motywacja. Jest. Zobaczymy. Zaczyna deszcz padać, jak przestanie, to będziemy działać. Obszedłem cały teren, już więcej nic nie było, tylko albo aż ten element ze złota. Cieszę się jak nic, kolejny. Jednak rozpadał się deszcz i będę musiał zakończyć poszukiwania. Nadciągnęły czarne chmury, no i ma przejść też burza. Ja uciekam do swojego busa. Po opadach deszczu i tej burzy, która ma tutaj przejść, udam się na jakieś zakupy do centrum miasta, no i wrócę na plażę. A na koniec znalazłem jeszcze złotóweczkę, także cały czas w tym piasku można znaleźć monety,